Nazywam się Anna Maria Rożek. Jestem obecnie radną miasta stołecznego Warszawy. Jestem także absolwentką 9. edycji Europejskiej Akademii Dyplomacji. Również współpracuję z Fundacją Światło dla Afryki, gdzie zajmuję się kwestiami związanymi z prawem, a także tak zwaną dyplomacją ekonomiczną. Tak naprawdę już od czasów, kiedy miałam 15 lat, udzielałam się w Prawie i Sprawiedliwości w młodzieżówce, gdzie pracowałam m.in. z Przemysławem Gosiewskim. 2 lata temu zdobyłam mandat do Rady Miasta Stołecznego, gdzie zostałam jedną z najmłodszych osób w Radzie. To o to chodzi, żebyśmy mieli nowoczesnych radnych Warszawy, nie tylko zajmujących się sprawami bardzo lokalnymi, ale także takimi, którzy rozumieją, że stolica Polski, Warszawa, jest dużym, ważnym miastem w regionie i musimy budować naszą pozycję właśnie poprzez kontakty międzynarodowe. Ania Maria Rożek, radna dzielnicy Prawy Północnej, jest bardzo kompetentną osobą, która dla nas bardzo przydała się. Do spraw organizacyjnych jest bardzo dobrze przygotowana i dzięki temu mieliśmy dużo spotkań z dyplomatami, ambasadorami Afryki, Zambii, Ugandy, Tanzanii i innych. Między innymi zorganizowała spotkanie z prezydentem Ugandy, pan Yoweri Museveni Kagut, który akurat zaprosił pani Ani Marii Rożek na spotkanie u siebie w Ugandzie. Europejska Akademia Dyplomacji, dlatego że rozszerzyła mi moje horyzonty myślowe i pozwoliła dać podstawę pod to, żeby faktycznie pewne umiejętności wdrożyć w życie poprzez zdobyte tam doświadczenia, jeżeli chodzi o protokół dyplomatyczny, ogólną wiedzę na temat kwestii międzynarodowych, dlatego że ja kończyłam program, który fokusował się na organizacjach międzynarodowych. Jest to bardzo dobrze program przygotowany merytorycznie. Do tej pory studiowałam cały czas prawo i się na tym koncentrowałam, a tutaj dało mi to możliwość uzyskania pewnych podstaw, jeżeli chodzi o stosunki międzynarodowe, bez potrzeby kończenia całych 5 lat stosunków międzynarodowych, więc miałam taką wiedzę w pigułce o najważniejszych rzeczach i praktycznych, które później mogłam od razu wykorzystać w swojej pracy. Ja już polecałam AMD swoim znajomym. Więc mam nadzieję, że coraz więcej osób będzie się zapisywać. Przede wszystkim dlatego, że rozszerza horyzonty, że można spotkać niesamowite osoby i zawiązać przyjaźnie na całe życie. Te osoby później odnoszą naprawdę ogromne sukcesy, więc można powiedzieć, że to jest taka kuźnia liderów. Można zdobyć te podstawowe umiejętności, które mogą nam pomóc w dalszej pracy, a nowe umiejętności na pewno nam nie przeszkadzają, tym bardziej tego typu, czyli dyplomatyczne, analityczne, tylko mogą nam pomóc w dalszym rozwoju. I jest to dobry program nie tylko dla osób, które studiują, które są przed 30 rokiem życia, ale też dla tych, które gdzieś chcą uzupełnić swoją wiedzę.